Jestem normalnym chłopakiem, nie grałem w wielkich klubach, lecz zawsze walczyłem, by dostać w nich szansę. Doznałem poważnej kontuzji podudzia lewego, krwiaka na mięśniu piszczelowym. Zrobili mi tą operację, ponieważ noga była w stanie krytycznym, nie dało się nic innego zrobić, oprócz amputacji. Parę miesięcy temu, że na stole lekarz mnie oglądał na Legii, nie wiedział, co mi się stało, nie wiedział, jak to określić. Po wstępnej rehabilitacji na Wacie, po tych zabiegach na Wacie, poznałem Jacka Magierę, poznałem lekarzy. Dobrym przykładem dla tych wszystkich, którzy marudzą, narzekają, że są nieszczęśliwi. Oni są szczęściarzami. Ty dzisiaj pokazujesz im, że mimo różnych przeciwności losu, jakie są, to ty walczysz. A walka w sporcie to jest podstawa. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Święty Augustyn. Tacy, którzy mają cel. Cel i do niego dążą, niezależnie od tego, w którym miejscu są. Musisz się poświęcić całkowicie, pracować. Każdego dnia. Ty w każdej sytuacji, w każdej chwili musisz pracować nad sobą, musisz trenować. Po to, że może kiedyś przyjdzie taki moment, że powiedzą: Jasiu, dzisiaj jest ten twój dzień. I albo się załapiesz do ekspresu i pojedziesz tym ekspresem, albo zostaniesz na peronie. Mój apel do ciebie. Nigdy się nie poddam.